Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideo newsie z kija. Dzisiaj już piękna niedziela, wiosenna, słoneczna. Będzie się na pewno słońce odbijać mi dzisiaj w twarzy, ale za chwilkę może już nie. Jak zwykle w tym wideo newsach z kija spaceruję sobie uliczkami Mogilna, miejscowości, w której mieszkam praktycznie całe życie. No i gdzie mieści się radio stacja. Jak zwykle, co wideo news, mam dla Was kilka informacji do przekazania. Jesteśmy już po pierwszej audycji Pleasant Music, którą prowadziłem w poniedziałek. Audycji, gdzie zaprezentowałem w całości muzykę Asuntara. Myślę, że pomysł fajny, audycja się podobała. Asuntar również zadowolony z takiej formy promocji. Przypomnijmy, jest to audycja prowadzona przeze mnie w całości po angielsku, gdzie prezentuję polskich muzyków elektronicznych i ich muzykę. I ta audycja będzie się pojawiała raz w miesiącu. No i właśnie już w ten poniedziałek ta audycja miała miejsce. Co do pomysłu na audycję Pleasant Music z numerkiem drugim, mam już wykonawcę, którego chciałbym Wam zaprezentować. Będzie to Przemysław Witucki z Wrocławia. Myślę, że warto przypomnieć muzykę Przemka, tym bardziej, że nie ma jej nigdzie dostępnej w sieci. Jest dostępna w sumie w tej chwili wyłącznie w stacji. No i warto też jego muzykę przypomnieć nie tylko polskim słuchaczom Radia Stacja, ale również tym zagranicznym, którzy nie zrozumieją mnie, kiedy do nich mówię po polsku. W audycji Pleasant Music numer 2 będziemy słuchać muzyki Przemka Wituckiego z Wrocławia, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten pomysł na odcinek drugi Wam się również spodoba. Do L-Stacji docierają nowości płytowe. Taką nowością płytową jest chociażby nowa płyta Katoda, która jest już dostępna na Bandcampie, ale my mamy w L-Stacji 3 płyty fizyczne, więc na pewno będzie tej płyty premiera w którymś z parkowych grań. Dokładnie jeszcze nie wiem w którym, jeszcze tego terminu nie uzgodniłem z Mariuszem Katodem, ale jeżeli będzie już ten termin podany, na pewno Wam o tym powiemy, przekażemy i zaprosimy wspólnie z Mariuszem na premierę tej płyty w markowym graniu. Mam też dwa egzemplarze tej płyty dla Was, które będą do wygrania oczywiście w konkursie, jak zwykle podczas premier płytowych, gdzie mam te płyty również fizycznie dla słuchaczy. I tutaj dziękuję bardzo Mariuszowi za to, że pomyślał również o słuchaczach i wysłał płytki na konkurs. Zapraszam oczywiście Was wszystkich na audycję w Radiu L-Stacja. W przyszłym tygodniu zaczynamy od środy audycją Retrogranie, na którą zaprosi Was Piotr Paszkę z Poznania. Ja Was zapraszam na markowe granie w czwartek. No, o godzinie 22:00 Retrogranie, przypomnę, 21:00. I tydzień zakończymy audycją sobotnią, Wieczór z Ambientem, 22:00, na którą też Was serdecznie zapraszam. Życzę Wam miłej, udanej niedzieli. Dzisiaj naprawdę fajna pogoda, wyskoczyłem w samej marynarce i naprawdę jest ciepło. Można się poddać już wiosennym spacerom, bo naprawdę jest przyjemnie i nie jest zimno, naprawdę. Troszeczkę wiatr wieje, ale myślę, że dacie radę dzisiaj wyjść sobie chociażby w Mogilnie. Jest naprawdę piękna pogoda. Udanego dnia, wieczoru, początku tygodnia i do usłyszenia w Radiu L-Stacja już w środę o 21:00 na audycji Retrogranie. Trzymajcie się ciepło, pa!
się? Nagrywa się. Okej. Miejsce. Sobie przejdę na drugą stronę. Tutaj słońca nie ma. Będę mógł kontynuować dalej. Ale mi się włosy rozwiększyły. Dalej. Wideo newsa.